Witajcie, witajcie na kanale Robin Passera. W dzisiejszej recenzji teraz po japońsku Mariner Wars Legends Class Shockwave'a. Mówiłem, że zajmę się tą serią już jak wrócę i właśnie wróciłem w czerwcu i dzisiaj jest właśnie jak zwykle co niedzielę lub sobotę pierwszy filmik z Combiner Wars. Dlaczego od niego zaczynam? No bo wiecie, potem muszą być deluxy, potem Voyagery, aż na końcu nasz ulubiony Gestalk, czyli mój jedyny w sumie Combiner Bruticus. Ale zanim do tego, to chciałbym poinformować, że pod ostatnim filmem z Tiger Happy'm, no było, że tak powiem, nie za ciekawie. Wykazaliście małą, że tak powiem, działalność pod filmem. Co i też stwierdza fakt, że moje recenzje was nudzą, albo nie chcecie ich, po prostu napiszcie, że wolicie, nie wiem, unboxingi, co w trawie piszcie, lub coś innego. No, chcę mieć z wami jakiś kontakt, kurczę. Nie chcę mieć tylko, a przyjdę, dam faję, nie dam faję, nie podoba mi się, łapka w dół, bo i nie ma jakiejś takiej atmosfery czy czegoś, a to walnę mu łapkę. Nie, nie, szanujmy się, ludzie, szanujmy się, naprawdę. Jeżeli chcecie, żeby ten kanał dalej istniał, a jest już nas 85. Prawie 100 osób, to oby tak dalej. Piszcie jeszcze jakieś swoje pomysły na to, co mam, zrecenzować. No głównie to już raczej do recenzji z Combiner Wars, no to co wam powiedziałem, nie mam za dużo, także figurek z tej fali, ale zawsze coś z Bayformers się znajdzie. Na razie podążamy moim cyklem, czyli Combiner Wars, potem będzie czwórka. Potem jeszcze zrobię przerwę na dokończenie Prime Reed'a i no, w sumie tych dwóch tylko. No i się jakoś nam zobaczy. Bo troszkę figurek sobie, że tak powiem, dokupiłem do mojej kolekcji, bo wiecie, trzeba troszkę, że tak powiem, rozwijać swoją kolekcję. A w cóż by innego jak nie przepiękne Decepticony, tak. Tak się prezentuje nasz Shockwave. Shockwave w oryginale w G1 transformował się również w takie działo, oczywiście większe. I to jest właśnie ten minus, no ale cóż. Oczywiście musimy jeszcze podnieść to. Bo inaczej normalnie, patrzcie, położę go. No teraz stoi nagle. Nieważne, mamy ładne detale. A w ogóle weźmy od razu krecika, żeby sobie, prawda, o, podświetlić. Bardzo ładne detale do podświetlenia, no naprawdę. Tutaj również. Chociaż czy ja wiem, czy poświetlenie rąk i tak dalej jest fajne, no nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. Ale zawsze, zawsze. Mamy ładny celnik, którego Shockwave może, prawda, celować. I jest to też dobra broń do większych figurek typu Voyager Deluxe. No, zależy, czy będą chciały z nią współpracować, tak? Przez to, że mamy tutaj rączkę. No i to jest taka troszkę bolączka, bo niektóre figurki nie mogą jej trzymać przez to. No, ale o tym za chwilę. Mamy ładne detale z boku, tak się prezentuje z góry. Logo Decepticonów. Ładna kolorystyka, no, shockwave'owa. Cóż więcej dodać? Mały, zgrabny pistolet, którym ja mogę. Jest jakiś chętny, oczywiście. Kiedy chcę kogoś zastrzelić z autobotów, to nagle nie mamy chętnego. No, no tak bywa, no cóż mogę powiedzieć. Jest leciutki. Naprawdę, no tutaj to nie mamy za dużo. Wcale tu nie widzę torsu i rąk. No i to jest właśnie ten problem, że o ile, nie wiem, te ręce musiałyby być według mnie, no ta ręka jeszcze nie jest, bo to możemy udawać, że to jest silnik zawsze, ale to. Wiecie, to zawsze można by obrócić, jakby to było na stawie obrotowym, takim małym, i zawsze by jakoś tego można uniknąć, a tak to. Dobra, z tej strony jeszcze nie jest aż takie, ale patrzcie, już tutaj mi. Nie wiem, czy to widać, halo. Farbka już puszcza, a tam jest przeźroczysty plastik. Hasbro, brawo, brawo po prostu. A więc dobrze, omówiliśmy, w co się zmienia i tak dalej. Może teraz przejdziemy do, że tak powiem, testów z moim ulubionym i jedynym najtańszym Voyagerem Hotspotem, chociaż ktoś powie, że mogłem też kupić sobie pewnie Onslaughta za tyle, no ale wiecie, człowiek nie patrzy jak i gdzie i kiedy, tylko łapie na łapu-capu, żeby zebrać wszystkie modele, a i tak do jeszcze Power of the Primes wrócimy, bo będzie update, taki można by powiedzieć do Bruticusa, ja się z niego cieszę, mam nadzieję, że będzie, faktycznie na razie jest cisza, ale jak to mówią, co w trawie piszczy, a na razie nic nie piszczy, no i to jest ten problem. Wkładamy go oczywiście w port. Onslaught. No i to jest ten główny problem, że czasem to jest na takim tym i po prostu to się czasem wygina. No i co ja mam z tym zrobić? Trzymajmy.
Mamy naszego Shockwave'a. I już widzimy pierwszy problem Shockwave'a. No teraz to już nie widzicie go i tego problemu, ale jak go damy na przykład tak. O, tak jeszcze, wiecie, to zależy jak ustawimy tak naprawdę rękę figurki. Bo jak ustawimy niżej, czyli nie, nawet nie spada, zależy od naszego ustawienia po prostu tej figurki. No i jak będzie nam się chciało bawić. Już mamy hotspota z giverą. I idzie zabić Decepticony i własną bronią. No, w sumie podobnie było z Megatronem. Szkoda, że go też nie zrobili w tej klasie. Właśnie podobnego coś jak Shockwave. No naprawdę szkoda. Ale mówię wam, Shockwave jako broni wymiata po prostu, według mnie. To jest ten plus. Do współpracy z Bryticusem przejdziemy w jego recenzji. Tak. I powiem też o mojej wadzie, która zadecydowała, że ta figurka u mnie nie stoi w rękach Bruticusa, a żyje własnym życiem. Dokładnie. Hotspot, dziękujemy. I co? Może przejdziemy do małego jakiegoś porównania z Shockwave'em? W mojej kolekcji nie ma jakoś super, bo dużo Shockwave'ów, to podzielimy się tym, co mam, a będzie to po jego lewej Transformers Legends Bumblebee z dwupaka z Wieku Zagłady z Bumblebeemem oraz nasz mały minikon, którego imienia nie pamiętam, ale że jest czołgiem, to wiecie, broń pasuje, nie? Teraz przejdziemy do jego transformacji. Nasza figurka po transformacji. Niby takie małe coś, a cieszy. Przyjrzyjmy się chwilę detalom. No, są dosyć dobre. No, może poza tymi niepomalowanymi tutaj. Ale wiadomo, koszty, że tak powiem. Mamy ładne nogi z tyłu. Mamy piękną wypustkę tutaj. No, ale coś za coś. Miejsce na transformacji za to. Mały plecaczek, który w niczym nie przeszkadza, możemy sobie go za to uchwyt robiący za uchwyt do działa złapać i się nim tak bawić. Cześć. Dzień dobry. No, ale mi tu nie o zabawie. Mamy tutaj także port na broń. Zaraz sobie go przetestujemy. Biorąc broń oczywiście hotspota. No, wiadomo, dalej nie wejdzie, ale z mniejszą bronią wiadomo, Shockwave będzie w stanie trzymać na pewno lepszą broń, a myśmy jeszcze sprawdzimy broń Mechtek Bumblebeema Universe, chociaż to nie jest oryginalna jego broń. Nie, to też nie będzie do samego dołu dochodzić. Ale zawsze możemy, tylko że ta broń, patrzcie. Tak. Niestety. Nie będzie w stanie trzymać, no trudno się mówi. Ale co, skoro detale omówione, a jeszcze jedna rzecz, jego tors i krecik, który nas... Jeee, wróciłem z emerytury! Dokładnie, bo jego czeka emerytura, już nie mamy, możemy sobie ładnie podświetlić, ładnie się świeci na fioletowo. Taki różowy, bardziej fioletowy niż taki prawdziwy fioletowy. Możemy podświetlić sobie też jego działko. Detale u nóg. I rękę. Szkoda, że nie możemy podświetlać torsu ani główki. Nie mamy niestety light pipingu. Ale musimy się nadcieszyć tym, co mamy. Teraz zabierzemy się artykulację. Głowa zrobi nam taki wychył, taki wychył, taki wychył do przodu, taki wychył do tyłu nie za bardzo. Pełen obrót, co prawda staw w mojej figurce jest mało, że tak powiem, ruszany, no bo wiadomo. Pełny obrót w ręce, zgięcie w łokciu, obrót dzięki stawowi kulowemu. I to tyle chyba, jeśli chodzi o rękę. Nic więcej nie zrobimy. Teraz noga, taki wykop do przodu, taki wykop do tyłu. No, gdyby właśnie, i tu jest ten minus, gdyby nie to cięcie tutaj,
to byśmy byli w stanie zrobić profesjonalny kop do tyłu, a tak to tutaj no niestety weź rączkę. No niestety, nic z tym nie zrobimy, trudno. Mamy zgięcie w kolanie, i to jakie, patrzcie. Uj. Tak bywa czasem w recenzji. Zgięcie w kolanie profesjonalne. I teraz może przodu. No do przodu nie mamy za dobrego zgięcia. Ale mamy coś w stopach dzięki transformacji, ale to mało daje. I jeszcze mamy staw obrotowy w nodze, co zawsze coś nam do pozowalności daje. Jedyną jego bronią jest, prawda, to działko w ręce, no w sumie kultowe. No niestety, no robot, mimo że jest bardzo fajnie zrobiony, nie jest za duży. Jak wiemy, to jedyna szokujwowa figurka, jeśli chodzi o Power of the Primes i tak dalej, i tak dalej. No, o te serie ogólnie, tak, wszystkie. Bo w sumie to jest jedna trylogia, można tak to nazwać, odświeżenie. No szkoda, że nie pokusili się o coś większego, a i tak czy siak jest to bardzo dobra figurka jak na swój mały standard. Ładnie pomalowana, ładne wszystko, pięknie. To co? Może jakieś porównanko? Bo czemu by nie? Jego lewej Transformers Titans Return Tiger Happy, którego recenzję już na kanale widzieliście, a po jego prawej stronie Transformers Battle Slasher, którego recenzję w sumie już też widzieliście i odsyłam was. Bo co? Czemu nie przyjrzeć się tym, co było, a w sumie jest teraz, a co było kiedyś, hehe. Również zabraknąć porównania w jakimś Shockwave'owym składzie. No niestety posiadam tylko bejowskie Shockwave'y, a więc no musicie mi to wybaczyć. Po jego lewej maciubki zrecenzowany już przeze mnie Tiny Turbo Changer Wave 2 Shockwave. A po jego prawej niezrecenzowany, bo czekam w sumie na nową wersję. Ponoć ma się pojawić w Studio Series, zobaczymy. Transformers Dark of the Moon Mechtech Shockwave. Oczywiście wersja Voyager. Tradycji stało się zadość, po jego prawej krecik. Na podsumowanie naszego Legends Combiner Wars Shockwave'a, a więc na początek tryb robota, pozowalność jest dobra, mogłaby być ciut lepsza, gdyby wiecie, nie tam pustka na nogach, ale jest dobrze, jeżeli chodzi o wygląd też jest dobrze pokolorowany, no jedyny problem to ta farba, która po iluś latach na pewno zejdzie i będzie widać ten plastik, ale na razie się tym nie przejmuję za bardzo. Zresztą wiecie, ja to bardziej Bayformersy wolę niż jego, ale przygarnąłem z uwagi, że myślę, a sprawdzę jak się ma z tym Bruticusem. No i zresztą zobaczycie, w czym jest problem przy całym gestalcie. No już niebawem. Jeżeli chodzi o tryb działa, jest on dobry, chociaż boli mnie fakt, że nie wszystkie figurki mogą z niego korzystać, z tego Shockwave'a, i to jest taki minus, który gdzieś tam jednak zaważy o tej mojej ocenie końcowej. Jeżeli chodzi natomiast o te ręce, a raczej rękę, mogła być ona lepiej ukryta w trybie tego latającego działka, no ale niemniej jednak nie jest to najgorsze, że tak powiem, więc do tego się nie mam co za bardzo przyczepić. Aczkolwiek jednakowoż, no widać jednak tę rękę, widać, jeżeli jest tym działkiem. Chociaż ja bardziej preferuję go trzymać w trybie robota, bo naprawdę, oj, pozy tego pana to naprawdę równają się ze szczytem głupoty, a nie każdy komander może sobie na takie pozy pozwolić, tak? A więc ja ocenę od 1 do 10, myślę, że daję ci sprawiedliwe 9 na 10, bo jesteś naprawdę spoko figurką. Mimo rozmiaru, mimo że do innych nie pasujesz, w sensie na przykład Slow Touch, tam Hotspota, czy też Megatrona, Titans Return lub innej serii, no naprawdę. Mogliby go później zrobić w większej, że tak powiem, dystrybucji. No, może kiedyś zobaczymy, jak to będzie z tą całą podlinią, zaczynającą się właśnie od Combiner Wars, potem mamy Titans Return, Power of the Primes, a potem... Oj, ten cudowny tytuł. Wojna o Cybertron. Oj, oczywiście tłumaczę na polskie. Oj, powtarzają się powoli z tymi tytułami, no ale cóż, nie mi to osądzać. A więc co? To by było na tyle. Jeżeli filmik się spodobał, to wiecie, co macie zrobić. Mam nadzieję, że
Do zobaczenia już wkrótce i trzymajcie się i cześć, pa, pa.